Zwyczajną sesję Rady Miasta Lubawa. Witam serdecznie Państwa radnych, Pana Burmistrza oraz pracowników urzędy. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności w systemie e-sesja. Kto tam tak ich? Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych na ogólny stan 15, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Porządek obrad sesji otrzymali Państwo w zaproszeniu. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi co do porządku dzisiejszych obrad? Nie widzę, więc nie będę go odczytywał, bo jest taki sam jak w zaproszeniu. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji, z 52. zwyczajnej sesji Rady Miasta. Protokół znajduje się do wglądu w referacie organizacyjnym, w biuletynie informacji publicznej oraz na stronach e-sesji. Czy macie Państwo wnioski, pytania do sporządzonego protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że proszę o przyjęcie. Głosujemy. Przyjęliśmy jednomyślnie 14 głosami protokół z poprzedniej sesji. Pan burmistrz już jest przy namównicy. Proszę bardzo, panie burmistrzu, oddaję głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie z działalności burmistrza obejmuje okres pomiędzy sesjami od 31 marca do 28 kwietnia. 3 kwietnia przekazałem klucze do ślimaka na nakrętki zlokalizowanego przy Urzędzie Miasta. Pomoc tym razem trafi do 3-letniego Nikodema, a dochód uzyskany ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony na wizyty u lekarzy specjalistów i zakup wyposażenia wspomagających rozwój dziecka. W przekazaniu klucza uczestniczyli Iwona Pruchniewska, wiceprzewodnicząca Rady, Weronika Bartczak, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta oraz Katarzyna Żuchowska, sekretarz miasta. Również 3 kwietnia upłynął termin składania ofert w postępowaniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła jedna złożona przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Bielska-Białej, na kwotę 1 149 927 zł brutto, z proponowanym okresem gwarancji dla zabudowy wynoszącym 60 miesięcy i proponowanym okresem gwarancji podwozia wynoszącym 24 miesiące. Na realizację zadania przeznaczyliśmy 950 tysięcy złotych, a brakujące środki na zakup pojazdu zamierzamy pozyskać z druhami ze sprzedaży pojazdu ratowniczo-gaśniczego pozostającego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz od darczyńców. W tym celu druhowie skierowali pisma do lubawskich przedsiębiorców. One już powoli przynoszą efekty. Wczoraj też miałem telefon od jednego z przedsiębiorców, który zadeklarował wpłatę na samochód w wysokości około 30 tysięcy złotych. I obecnie, Szanowni Państwo, trwają czynności związane z weryfikacją oferty. 12 kwietnia ogłosiłem konkurs na kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie. Termin składania ofert upływa 18 maja. 17 kwietnia odbyło się pierwsze powiatowe sympozjum na temat bezpieczeństwa zdrowotnego, zorganizowane przez powiatowego inspektora sanitarnego Macieja Mikołajczyka. Również w tym dniu w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyło się spotkanie z wicewojewodą warmińsko-mazurskim Piotrem Opaczewskim, a jego tematem były zagadnienia związane ze społeczną inicjatywą mieszkaniową, klastrami energetycznymi oraz lokalnymi partnerstwami do spraw wody. W obu spotkaniach w moim imieniu uczestniczył wiceburmistrz Sławomir Jamroży.
Także 17 kwietnia rozstrzygnąłem przetarg na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Musa, Alicja Musiał, Tadeusz Musiał, spółka jawna z targowiska Dolnego, na kwotę 194 340 zł brutto z proponowanym okresem rękojmi zawady wynoszącym 7 lat. 19 kwietnia odbyło się walne zebranie członków lokalnej grupy działania Ziemia Lubawska, tutaj w tej sali w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej, na którym udzielono absolutorium zarządowi. Po złożeniu rezygnacji Sławomira Jamrożego do składu zarządu z ramienia Lubawy wybrany został pracownik Urzędu Miasta, pan Marek Szymański. 21 kwietnia ogłosiłem pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Lipowej. Przedmiotem przetargu są dwie działki. Pierwsza przeznaczona w planie miejscowym pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni 1626 m2, której cena wywoławcza została ustalona w wysokości 189 tysięcy zł brutto. Druga działka przeznaczona jest w planie miejscowym pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny zieleni izolacyjnej o powierzchni 2480 m2, a jej cena wywoławcza została ustalona w wysokości 219 tysięcy zł brutto. Przetarg został zaplanowany na 9 czerwca. Również 21 kwietnia ogłosiłem pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Unii Europejskiej. Przedmiotem przetargu są dwie działki przeznaczone w miejscowym planie pod tereny obiektów produkcyjnych, usługowych, składów i magazynów. Cena wywoławcza pierwszej działki o powierzchni 519 m2 została ustalona w wysokości 48 tysięcy zł brutto, natomiast drugiej o powierzchni 2020 m2 oszacowana została na 225 tysięcy zł brutto. Przetarg został zaplanowany na 9 czerwca. Także 21 kwietnia wszczęte zostało postępowanie przetargowe dotyczące budowy tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich. Termin składania ofert upływa 8 maja, a zadanie będzie realizowane w ramach lubawskiego budżetu obywatelskiego. Również 21 kwietnia odbyły się zgromadzenia wspólników miejskich spółek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zatwierdziło sprawozdanie zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok, udzielając pokwitowania zarządowi oraz Radzie Nadzorczej oraz zatwierdziło plan inwestycji i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rok 2023. Spółka wypracowała również zysk netto za rok ubiegły, który wyniósł 369 871 zł. Zgromadzenie Wspólników Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego również zatwierdziło sprawozdanie zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, udzielając absolutorium zarządowi i zatwierdzając sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Spółka wypracowała zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 148 354 zł. Także 21 kwietnia w ramach akcji Lubawa się zieleni obchodziliśmy Dzień Ziemi we współpracy z Lasami Państwowymi, które przekazały dla mieszkańców Lubawy 2000 sadzonek iglaków, daglezji, świerków i sosen. W Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej mieszkańcy w zamian za zużyte baterie, makulaturę czy aluminiowe puszki odebrali ponad 1000 sadzonek, które trafiły do przydomowych ogródków. Natomiast uczniowie klas 8 szkoły podstawowej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury wkopali sadzonki drzewek na ulicy Lipowej, Warszawskiej, Kwiatowej, Dworcowej, na terenie Komisariatu Policji, przy ulicy Gdańskiej oraz przy ścieżce pieszo-rowerowej Zalew Lipy. Za przekazanie sadzonek dziękuję Rzecznikowi Lasów Państwowych Michałowi Gzowskiemu, Nadleśnictwu Olsztyn oraz Olsztynek, a także za przeprowadzenie akcji Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Lubawskiemu Centrum Aktywności Społecznej, Szkole Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika oraz bezpośrednio zaangażowanym pracownikom urzędu. 24 kwietnia wszczęte zostało postępowanie przetargowe dotyczące budowy ulicy Nowa Sadowa w zakresie etapu drugiego. W ramach zadania zaplanowane zostały prace związane z wykonaniem jezdni z kostki betonowej, ciągu pieszego z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej, energooszczędnego oświetlenia w technologii LED wraz z niezbędnym okablowaniem. Termin składania ofert upływa 9 maja.
25 kwietnia wszczęte zostało postępowanie przetargowe dotyczące zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika. W ramach zadania zaplanowane zostały prace związane z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej do stacji transformatorowej i śmietnika, rozbiórką placu zabaw, demontaż urządzeń wraz z nawierzchnią, wymianą części ogrodzenia, utworzeniem powierzchni trawiastych w miejscu zdemontowanej nawierzchni placu zabaw i zwężonego pasa drogi. Termin składania ofert zaplanowany został na 10 maja, a zakres tego przetargu nie uwzględniała pierwotna, zakresu tego przetargu nie uwzględniała pierwotna umowa z wykonawcą. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 23 marca Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło wyniki konkursu ofert Strzelnica w powiecie 2023. Gmina Miejska Lubawa uzyskała dofinansowanie na utworzenie strzelnicy wirtualnej, która będzie zlokalizowana w modernizowanym budynku szkoły podstawowej przy ulicy Rzepnikowskiego 7. Projektowana strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym strzeleckim systemem szkolno-treningowym opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Projekt przewiduje zakup systemu projekcji wraz z 8 replikami broni treningowej, pakietem startowym materiałów eksploatacyjnych oraz niezbędnym wyposażeniem elektronicznym. Na projekt uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 125 800 zł przy wkładzie własnym wynoszącym 44 200 zł. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować i jednocześnie zachęcić mieszkańców Lubawy do skorzystania z działań profilaktyki zdrowotnej, które będą organizowane na terenie miasta w najbliższych miesiącach tego roku. 22 maja na parkingu przy Kinie Pokój w ramach współpracy z organizacją Kwiat Kobiecości przez 8 godzin będzie stacjonował badabus. W tym mobilnym gabinecie medycznym mieszkańcy Lubawy będą mogli wykonać bezpłatne badania w ramach profilaktyki nowotworowej kobiety, cytologię stanowiącą profilaktykę raka szyjki macicy, natomiast mężczyźni test z krwi na wysokość antygenu PSA, którego poziom jest wyznacznikiem raka prostaty. Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza broń przed nowotworami. Wcześniej wykryte zmiany mają bardzo duże szanse na całkowite wyleczenie choroby. Często jednak przed przystąpieniem do diagnostyki hamuje nas strach przed wynikiem. Liczę, że to właśnie Państwo radni zostaniecie ambasadorami tej akcji i będziecie zachęcali do skorzystania z usług Badabusa. Mobilny gabinet medyczny, który będzie dostępny od godziny 10 do godziny 18, może przebadać około 100 osób. Tego samego dnia o godzinie 17 w Kinie Pokój w Lubawie odbędzie się spotkanie dotyczące profilaktyki nowotworowej u kobiet. Prelekcję poprowadzi prezes Kwiatu Kobiecości Ida Karpińska, z którą współpracowaliśmy w poprzednich latach, a na to spotkanie szczególnie zapraszamy mamy ze swoimi dziećmi z rocznika, który zostanie poddany szczepieniom HPV jeszcze w tym roku, a więc uczniów z klas szóstych. I szanowni Państwo, trzeba zauważyć, że najprawdopodobniej będzie to ostatnie szczepienie finansowane ze środków samorządu, ponieważ rząd zapewnia, że od przyszłego roku będzie finansował te szczepienia i będą one w końcu ogólnodostępne. I na sam koniec chciałbym powiedzieć, że to nie jest koniec naszych działań w zakresie profilaktyki nowotworowej w Lubawie. Dzisiaj w projekcie zmian do budżetu miasta proponuję wprowadzenie środków finansowych na przyjazd ambulansu Ronalda McDonalda w ramach kampanii Nie nowotworom u dzieci. Akcja polega na wykonaniu badań ultrasonograficznych u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, w trakcie których lekarz dokonuje kompleksowej oceny narządów jamy brzusznej oraz układu moczowo-płciowego. W ramach zabezpieczonych środków będzie można przebadać około 75 dzieci, a wizyta w ambulansie dla rodziców będzie bezpłatna. O terminie badań niezwłocznie poinformujemy mieszkańców, kiedy poznamy jego datę. Szanowni Państwo, głęboko wierzę w skuteczność tego typu akcji profilaktycznych i jeżeli będą cieszyć się one zainteresowaniem wśród lubawian, będziemy planować je również w przyszłości. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji przedstawi Państwu sekretarz miasta, pani Katarzyna Żuchowska.
Wysoka Rado, sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Lubawa podjętych na 52. zwyczajnej sesji w dniu 31 marca 2023 roku. Uchwały w sprawach: rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Lubawa, powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie zostały przekazane do realizacji przez referat organizacyjny Urzędu Miasta. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Lubawa na lata 2023-2039 została przekazana do realizacji przez referat finansowy Urzędu Miasta. Uchwały w sprawach przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy miejskiej Lubawa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zostały przekazane do realizacji przez referat inwestycyjny gospodarki mieniem komunalnym i geodezji Urzędu Miasta. Uchwały i obwieszczenia w sprawach. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lubawa. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa. Zmian w budżecie miasta Lubawa na 2023 rok zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Kolejny punkt to jest ocena zasobów pomocy społecznej gminy miejskiej Lubawa za ubiegły rok. Materiał ten był przedmiotem posiedzenia wszystkich komisji w dniu dzisiejszym. Czy macie jeszcze Państwo jakieś pytania w tym zakresie? Jeśli nie ma, proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. 14 z pozytywną opinią. Kolejny test. Będziemy teraz przyjmowali sprawozdania. Pierwsze dotyczy realizacji programu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla naszego miasta za ubiegły rok. To sprawozdanie było wnikliwie omówione na posiedzeniu komisji. Sądzę, że już nie ma pytań, dlatego proszę o głosowanie. Czternastoma głosami przyjęliśmy to sprawozdanie. Kolejne sprawozdanie dotyczy realizacji programu współpracy miasta Lubawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za ubiegły rok. Ono było również przedmiotem posiedzenia komisji. Czy macie Państwo może pytania? Jeśli nie ma, proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. 14 głosów za. Kolejne sprawozdanie dotyczy działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za ubiegły rok. O odczytanie opinii Komisji Oświaty, Kultury i tak dalej. Proszę przewodniczącą panią Annę Tańską. Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta do sprawozdania Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie za rok 2022. W strukturę Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie wchodzą również Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej, Kinopokój w Lubawie oraz Miejska Biblioteka Publiczna imienia Teofila Ruczyńskiego. Pomimo wspólnej struktury organizacyjnej, działanie każdej z placówek należy rozpatrywać oddzielnie ze względu na inny zakres działalności kulturalnej. Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie w 2022 roku organizował wydarzenia kulturalne o charakterze cyklicznym oraz jednorazowym, a także w ramach bieżącej działalności prowadził zajęcia o charakterze stałym.
Zdecydowanie największą imprezą kulturalną są Dni Lubawy, które są wydarzeniem o szerokiej wartości promocyjnej naszego miasta, ponieważ przyciągają osoby z ościennych, a nawet bardziej oddalonych miejscowości. Tradycyjnie na lubawskiej scenie występują największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a wachlarz artystów jest na tyle zróżnicowany, że każda grupa wiekowa znajdzie w nim coś dla siebie. Na uwagę zasługuje również Święto Jabłka, które w ubiegłym roku było połączone z witaminami szkolnymi. Jest to impreza, która od 2018 roku odbywa się cyklicznie, z wyjątkiem niestety pandemicznej przerwy w Łazienkach Lubawskich, i cieszy się zainteresowaniem ze względu na swój rodzinny i kulinarny charakter, liczne degustacje oraz gotowanie na żywo. W 2022 roku odbył się również już 8. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, którego dyrektorem artystycznym jest Tomasz Glanc. Jest to wydarzenie, które w zgrabny sposób łączy słowo pisane z muzyką, stanowi wysoką wartość w zakresie edukacji kulturalnej, a występy gwiazd, tak na przykład jak w ubiegłym roku Alicji Majewskiej oraz Włodzimierza Korcza na Dziedzińcu Zamkowym, zostaną na długo w pamięci mieszkańców. Przy okazji sprawozdania należy pogratulować również dzieciom i młodzieży uczęszczającym na zajęcia stałe w MOK-u licznych sukcesów w konkursach wokalnych i baletowych. W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku, który organizuje zajęcia tematyczne dla seniorów, a w roku ubiegłym rozpoczął 10. rok swojej działalności. Przy MOK-u działa również Miejska Orkiestra Dęta, Chór Apasjonata oraz Zespół Śpiewaczy Wrzosy. W roku ubiegłym jednostka kontynuowała wydawanie lokalnej gazety samorządowa Lubawa, bezpłatnego miesięcznika trafiającego do każdego mieszkania i domu w Lubawie. Budynek MOK-u był również miejscem, w którym podczas remontu budynku szkoły państwowej odbywały się i nadal odbywają zajęcia lekcyjne dla klas drugich. Miejska Biblioteka Publiczna w 2022 roku poszerzyła swój księgozbiór o 827 woluminów. Na ten cel została przeznaczona kwota ponad 22 tysięcy złotych. Według stanu na koniec roku sprawozdawczego w zbiorze biblioteki znajdowało się 2349 woluminów. Cało 20 tysięcy. Ale źle przeczytałam, to przepraszam. 20349 woluminów. Całość oferty jest skatalogowana w formie online dla czytelników. W roku ubiegłym zanotowano wzrost aktywnie wypożyczających czytelników, których w sumie było 1108 osób, i wypożyczyli na zewnątrz i na miejscu 22925 książek. Najliczniejszą grupą użytkowników są dzieci w przedziale od 6 do 12 lat, co niezmiernie cieszy. Poza udostępnianiem księgozbiory, biblioteka organizuje konkursy promujące czytelnictwo oraz szkolenia biblioteczne i zajęcia edukacyjne. Kino Pokój w Lubawie w 2022 roku wyświetliło 781 seansów. Z oferty tej placówki kulturalnej w roku sprawozdawczym skorzystało 12141 osób. Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej jest miejscem, które wokół swojej oferty zajęć gromadzi najwięcej mieszkańców oraz jest obiektem najchętniej zwiedzanym przez turystów. ELCAS w roku ubiegłym odwiedziło około 20220 osób, z których 3360 to goście zwiedzający indywidualnie obiekt. Wyżej wymieniona liczba nie obejmuje uczniów klas pierwszych, którzy w tym miejscu zastępczo uczestniczą w lekcjach, oraz uczestników spotkań wrzosów, amazonek, kobiet w ciąży oraz grupy AA. W Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej praktycznie codziennie odbywają się warsztaty, spotkania edukacyjne, koncerty, wernisaże lub konferencje. W obiekcie funkcjonuje również Miejski Punkt Pomocy Rodzinie, który w swojej ofercie ma m.in. porady psychologa, psychoterapeuty oraz prawnika. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2023 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie za rok 2022 i nie wnosi uwag do sprawozdania. Podpisali członkowie komisji pan Jerzy Brodowski, pani Iwona Pruchniewska, Tomasz Gul, Mikołaj Tański. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie bardzo obszernej opinii. Sądzę, że wszystko zostało powiedziane w tej opinii, i proszę o głosowanie.
teraz się... Podaję wyniki. 12 osób za, 2 osoby się wstrzymały. Kolejne sprawozdanie dotyczy działalności OSIR-u za ubiegły rok i również przewodniczącą panią Tańskę proszę o przedstawienie opinii. Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta do sprawozdania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie za rok 2022. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie przedstawia główne aspekty działalności ze szczególnym uwzględnieniem finansów Samorządowego Zakładu Budżetowego. Przychody OSIR, które po raz pierwszy przekroczyły symboliczną granicę 1 miliona złotych netto, zniwelowane zostały przez wysokie koszty energii, rosnące koszty pracy oraz wzrost cen towarów i usług. Realizację i zamknięcie planu OSIR umożliwiły wzrost dochodów własnych, a także wzrost dotacji przedmiotowej oraz poczynione oszczędności. Popandemiczny powrót do pracy w pełnym zakresie spowodował powrót do poziomu zatrudnienia wymaganego do pełnowymiarowej realizacji zadań jednostki. Wzrost zatrudnienia ma charakter sezonowy, jest związany na przykład z dużą ilością zajęć związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz obsługą obozów w okresie letnim czy otwarciem lodowiska w sezonie zimowym. Pewną pomocą są osoby skazane za drobne przestępstwa i wykroczenia skierowane z Sądu Rejonowego w Iławie w celu wykonania nieodpłatnej i kontrolowanej pracy na cele społeczne. Osoby te cechują jednak często niskie kwalifikacje zawodowe i niechęć do pracy, dlatego trudno liczyć na efektywność wykorzystania tego zasobu. Pracownicy OSIR posiadają cenne doświadczenie w nadzorze, obsłudze i utrzymaniu obiektów. Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi OSIR zebrał liczne pochwały za jakość swoich usług oraz jako partner w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej. Pomoc miasta dla organizacji sportowych udzielana była poprzez plan finansowy OSIR. Cennik przewiduje rabat przy korzystaniu z obiektów dla zapaśniczego klubu Soku Lubawa, MLKS Lubawa, Motor Lubawa, Lubawskiej Akademii Piłkarskiej, KS Konstrakt, KSW Champion, LTT Lever oraz klubu lekkoatletycznego LKS Lubawa. Zgodnie z cennikiem usług OSIR kluby płacą kwoty, które tylko częściowo pokrywają koszty ponoszone z tytułu eksploatacji. Głównym źródłem przychodów własnych OSIR w roku sprawozdawczym pozostają pokoje noclegowe, które stanowiły 48,20% ogółu wpływów z usług OSIR. Podczas ferii zimowych, wakacji letnich oraz w innych terminach w OSIR odbywały się obozy sportowe, zgrupowania i konsultacje. Na uwagę zasługuje kwota przychodu z obozów, która wzrosła ze 193 748,26 zł do 293 593 zł i 59 groszy netto, co stanowi kolejny rekord nie tylko po ustąpieniu pandemii, ale i w całym okresie działalności OSIR. Lista imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych i współorganizowanych przez OSIR w roku sprawozdawczym liczy 52 pozycje, do których należy doliczyć cykliczne, współorganizowane piłkarskie i futsalowe mecze ligowe grup seniorskich i młodzieżowych, Motoru Lubawa, Lubawskiej Akademii Piłkarskiej i Konstraktu Lubawa, łącznie około 100 spotkań, w których uczestniczyło około 15 tysięcy osób. W sprawozdaniu podobnie do lat ubiegłych dyrektor wskazuje na maksymalne wykorzystanie obiektów, brak wystarczającej liczby miejsc w szatni, potrzebę rozbudowy i doposażenia siłowni. Częściowym rozwiązaniem problemu ma być nowe pełnowymiarowe boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane w pobliżu hali widowiskowo-sportowej. Jednak, jak podkreśla dyrektor, nie można tracić z oczu innych potrzeb, jak naprawy i remonty istniejących obiektów, czy potrzeba inwestowania w infrastrukturę sportową, która rośnie wraz ze wzrostem liczby mieszkańców i rozwojem miasta. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2023 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie
za rok 2022 i nie wnosi uwag do sprawozdania. Podpisali członkowie komisji pan Jerzy Brodowski, pani Iwona Pruchniewska, Tomasz Gul i Mikołaj Tański. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawioną opinię. Czy są pytania? Nie ma. Proszę o głosowanie. Trzynaście osób za, jedna osoba się wstrzymała. I proszę Państwa, przystępujemy do jednego z głównych punktów dzisiejszego naszego spotkania. To jest do raportu o stanie gminy miejskiej Lubawa na dzień 31 grudnia ubiegłego roku. I proszę o wystąpienie pana burmistrza. Szanowni mieszkańcy Lubawy, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ubiegły 2022 rok nie przyniósł żadnych zasadniczych zmian, jeśli chodzi o kształtowanie rozwoju naszego miasta. W roku 2022 nadal kontynuowaliśmy dotychczasową politykę, która skierowana jest na inwestycje związane z obiektami użyteczności publicznej czy kształtowaniem przestrzeni krajobrazu oraz na remont dróg i budowę nowych, a także ukierunkowaną na działania społeczne czy wsparcie przedsiębiorców. Oczywiście zdecydowana większość tych działań możliwa była dzięki pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania zarówno na zadania inwestycyjne, jak i społeczne. W minionym roku realizowaliśmy także dodatkowe zadania zlecone związane z dodatkiem osłonowym, dodatkiem węglowym, elektrycznym na inne źródła ciepła czy przekazywaniem komputerów w ramach rządowego programu granty PPGR. Środki finansowe wydatkowaliśmy w sposób zrównoważony i racjonalny, zachowując wskaźniki budżetowe na bezpiecznym poziomie. Kwota długu publicznego na koniec roku wyniosła 14 780 000 zł i dotyczyła zadłużenia miasta z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. W porównaniu do roku 2021 wartość rat kapitałowych kredytów zmniejszyła się o 1 800 000 zł, a w roku ubiegłym, pomimo znacznych wydatków, nie zaciągnęliśmy kredytu. Jeśli chodzi o wydatki, to od paru lat największym problemem nie tylko dla naszego samorządu, ale praktycznie wszystkich stanowią wydatki bieżące, a więc te bezpośrednio związane z codziennym utrzymaniem miasta. Zdecydowanie wyższe wydatki związane były także ze sprzątaniem miasta czy utrzymaniem zieleni. Wpływ na to miała i nadal ma utrzymująca się na bardzo wysokim poziomie inflacja, a także bardzo wysokie ceny energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej. Prawie 500% skok opłat za prąd był bezpośrednią przyczyną ograniczenia oświetlenia ulicznego. To pozwoliło na znaczne, bo szacowane na około 2 miliony złotych oszczędności budżetowe i utrzymanie opłat za energię niezbędną do oświetlenia ulic na poziomie opłat, jak w roku 2021. Jeśli chodzi o dochody, to najwyższy dochód w budżecie miasta stanowią dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które wyniosły ponad 16 386 000 zł i stanowią prawie 51% dochodów własnych. Znaczącym dla samorządu dochodem są także wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które wyniosły ponad 13 288 000 zł, stanowiąc ponad 41% dochodów własnych. Warto podkreślić, że w przypadku tych wskaźników były one wyższe niż w roku 2021, ale trzeba też zauważyć, że to wciąż za mało, by zabezpieczyć wydatki na satysfakcjonującym poziomie bieżącego funkcjonowania miasta. Pozytywnym jest natomiast fakt, że coraz więcej ministrów rządu dostrzega problem, z jakim borykają się jednostki samorządu terytorialnego i widzi potrzebę reformy finansów publicznych, która przywróciłaby stabilizację i bezpieczeństwo w funkcjonowaniu samorządów pod względem ekonomicznym, bez okazjonalnych i doraźnych działań wspierających system finansów ze strony państwa. Z pewnością olbrzymią bolączką jest finansowanie oświaty, bo subwencja oświatowa w naszym przypadku stanowiła w roku ubiegłym zaledwie 47,56% bieżących wydatków oświatowych bez majątkowych. Subwencja oświatowa nie starcza nawet na pensje nauczycieli i utrzymanie budynków. Tym bardziej trudno byłoby nam prowadzić jakiekolwiek działania bez pozyskania środków z zewnątrz,
bo miasto nie jest w stanie z własnych podatków i opłat zgromadzić funduszy na samodzielne finansowanie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Po latach przygotowań i starań w roku 2022 rozpoczęliśmy długo wyczekiwany kapitalny remont szkoły podstawowej przy ulicy Rzepnikowskiego. Zadanie to, którego wartość wynosi paręnaście milionów złotych, nie byłoby możliwe bez pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania zarówno ze środków rządowych, jak i europejskich. Niewątpliwie naszym wspólnym sukcesem jest fakt, że wartość pierwotnej umowy z wykonawcą na wykonanie tego zadania została zabezpieczona z pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. Stąd też dzisiaj możemy rozszerzać zakres tego zadania, finansując je z budżetu miasta. O tym, że ten prawie 50-letni obiekt wymagał wielomilionowych nakładów inwestycyjnych, nie trzeba chyba nikogo przekonywać, bo oprócz jego degradacji nie spełnia już wiele obowiązujących norm i warunków technicznych, w tym również przepisów przeciwpożarowych czy związanych z dostępem dla osób mających problem z samodzielnym poruszaniem. To nie jedyna inwestycja w oświatę, bo w roku 2022 skończyliśmy również pracę nad dokumentacją projektową kompletnej termomodernizacji budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary. Jest to zadanie, którego realizacja czeka nas w najbliższym czasie, bo jeśli utrzymany zostanie wstępny harmonogram ogłaszania konkursów w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, to remont dawnego obiektu gimnazjum może się rozpocząć już w wakacje 2024 roku. Czeka nas więc zaledwie rok normalności, jeśli chodzi o organizację pracy placówek szkolnych. Mówię o tym celowo, by uświadomić mieszkańcom, że każda inwestycja wymaga czasu na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, często na rok, dwa i więcej lat przed przystąpieniem do realizacji, przed którą musimy również zbudować montaż finansowy. Nie zawsze jest to oczywiste i proste. Nie zawsze programy, czy to rządowe, czy europejskie, gwarantują środki finansowe na cele, jakie chcemy osiągnąć. Stąd też konieczność prowadzenia takiej wewnętrznej polityki rozwojowej, która zapewni spójność zamierzeń z faktyczną realizacją. Tylko wtedy osiągniemy zamierzony efekt. W roku ubiegłym przygotowaliśmy również dokumentację techniczną na modernizację oświetlenia ulicznego. W tym przypadku również czekamy na ogłoszenie jesiennego konkursu z programu regionalnego, ale nie tylko, bo w przypadku inwestycji drogowych czy związanych z budową nowych chodników oraz ścieżek rowerowych na bieżąco montujemy nowe oświetlenie typu LED. Można więc powiedzieć, że to zadanie sukcesywnie realizujemy, jednak bez jednorazowego zastrzyku finansowego nie jesteśmy w stanie przeprowadzić tej inwestycji kompleksowo w krótkim czasie. W Lubawie mamy obecnie 1649 punktów świetlnych, z czego już dzisiaj 465 to oprawy LED-owe, a więc 28% oświetlenia ulicznego jest już energooszczędna i daje możliwość oświetlania ulic bez ograniczeń przez całą noc. Niezmiernie ważną dla środowiska piłkarskiego jest budowa całorocznego boiska sportowego ze sztuczną trawą i oświetleniem przy hali widowiskowo-sportowej na ulicy Świętej Barbary 45. Powody są co najmniej dwa. Niewystarczające jak na dzisiejsze czasy zaplecze socjalno-szatniowo w obiektach ośrodka sportu i rekreacji przy ulicy Łąkowej i fakt, że prawie 20-letni stadion łazienkowski jest mocno eksploatowany i wymaga już remontu oraz większa ilość drużyn piłkarskich z gminnego klubu sportowego Konstrakt Lubawa, który zdecydowanie częściej korzysta z obiektów miejskich niż znajdujących się w podlubawskich miejscowościach. Taki paradoks. Rok 2022 to wysyp inwestycji stricte drogowych. Zakończyliśmy modernizację ulicy Borek, jednej z najważniejszych ulic w mieście, włącznie z budową nowego przepustu na rzece Elsce, która obsługuje ruch pojazdów w dzielnicy przemysłowej Lubawy. Nie chcę, szanowni państwo, nawet myśleć o tym, jakie konsekwencje groziłyby nam, gdyby ten ciąg drogowy z różnych powodów przestałby choćby na krótki czas spełniać swoją funkcję. Po kilku latach przerwy powróciliśmy do budowy uliczek osiedlowych przy ulicy Lipowej. Nowe ciągi pieszo-jezdne powstały w ulicy Jodłowej i Biskupa Mikołaja Rapickiego. W roku ubiegłym przebudowaliśmy i wyremontowaliśmy ulicę Witosa i Grzemowicza, a najważniejsze jest to, że oprócz nowej nawierzchni dróg, chodników i oświetlenia powstała w tym miejscu kanalizacja deszczowa, która ograniczy lub całkowicie wyeliminuje
podtapianie zlokalizowanych tam jednorodzinnych domów. Do tej pory była to zmora dla mieszkańców tych ulic podczas ulewnych opadów. Rozpoczęliśmy także budowę dwóch nowych ulic, a mianowicie siostry Antoniny Schneider oraz drugiego etapu ulicy Władysława Asta. W maju tego roku zadanie to się zakończy, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się nie tylko drogą, ale również energooszczędnym oświetleniem, chodnikami i ścieżkami rowerowymi, które połączone zostaną ze ścieżką pieszo-rowerową do sanktuarium w Lipach. W roku ubiegłym pozyskaliśmy środki na przebudowę drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego na terenie, na którym dawniej mieściło się Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarstw Rolnych przy ulicy Kopernika. Inwestycja trwa, do końca wakacji ma być gotowa. W roku 2002 zmodernizowaliśmy także przestrzeń, budując nowe ciągi piesze i drogowe w centrum miasta, a więc w ulicy Wąskiej, Łącznikowej, Krótkiej i pod murami wraz z łącznikiem do ulicy Kupnera. W ramach zadania wybudowany został także monitoring wizyjny, a przede wszystkim zlikwidowaliśmy sieć ogólnospławną, która równocześnie odprowadzała wody opadowe oraz ścieki komunalne do oczyszczalni ścieków przedsiębiorstwa, wodociągów i kanalizacji. W roku ubiegłym wybudowaliśmy również ostatni odcinek ścieżki dydaktycznej wokół murów obwodowych dawnego Zamku Biskupów Chełmińskich po stronie zachodniej od strony Placu Zamkowego, porządkując również przestrzeń publiczną po południowo-zachodniej stronie murów. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, ani jedno większe zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane ze środków własnych. Do każdego z nich pozyskaliśmy dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, których wartość tylko w roku ubiegłym wyniosła 6 229 000 zł, na ogólną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 11 339 502 zł. To oznacza, że średnio każda z inwestycji uzyskała dofinansowanie w roku ubiegłym na poziomie prawie 55%. Średnio, bo jeśli rozpatrywalibyśmy poszczególne zadania w okresie od początku do końca realizacji, a więc w okresie przekraczającym rok budżetowy, okazałoby się, że poziom dofinansowania zadań oscyluje w granicach 80%. To imponujący wskaźnik, obrazujący przede wszystkim, jak bardzo potrzebne są nam dodatkowe źródła finansowania, bo bez nich nie mogłoby być mowy o rozwoju naszego miasta. Podkreślam, że realizacja jakichkolwiek projektów to proces, często nie mogący sprostać wciąż rosnącym oczekiwaniom mieszkańców, ale proces, którego realizacji krok po kroku nie mamy szansy uniknąć. Wracając na chwilę do początku mojego wystąpienia, kiedy mówiłem o rosnących i niebezpiecznych dla finansów publicznych kosztów bieżącego utrzymania miasta, nie mogę nie wspomnieć, że dotyczy to również wydatków inwestycyjnych. Jest czymś naturalnym, że inflacja podraża również oferty przetargowe na realizację inwestycji przez potencjalnych wykonawców zadań. Ustawowo musimy waloryzować umowy z firmami, z którymi zawarliśmy umowę. Wszystkie koszty z tym związane płacimy z naszych podatków i nikt, pomimo wprowadzania takiego prawa, nam ich nie refunduje. To kolejny koszt, który lokalna społeczność musi finansować niejako poza programem i który ogranicza możliwość wydatków na jej rzecz przez samorząd. Dziękuję za współpracę mieszkańcom i radnym. Na pierwszych stronach raportu informuję o pozycji samorządu w różnych rankingach, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych, organizowanych przez niezależne organizacje pozarządowe. Było ich w roku 2022 kilka, w których zostaliśmy sklasyfikowani na wysokich i najwyższych pozycjach. Bardzo znaczących, bo niezależnych od samorządu, opartych na niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Takie podsumowania dają energię do pracy i pewność, że prędzej czy później mieszkańcy to docenią. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuję za współpracę na rzecz mieszkańców w roku ubiegłym, za aktywność, sygnalizowanie problemów, zgłaszanie potrzeb, wyrażanie opinii. Dziękuję za trudne, choć potrzebne decyzje. Dziękuję za to, że podwalinami waszych decyzji była odpowiedzialność za mieszkańców, a nie koniunkturalizm i populizm. Dziękuję prezesom, dyrektorom i kierownikom spółek oraz wszystkich podległych jednostek organizacyjnych. Dziękuję wszystkim współpracownikom z Urzędu Miasta. Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom. To oni nas inspirują, mobilizują i są jedynym sędzią oceniającym efekty naszych działań. Dziękuję, bo dzięki wam, Lubawa,
pięknieje. Panie burmistrzu, pięknie dziękujemy. Proszę państwa, przystępujemy do debaty. W debacie nad raportem biorą udział radni oraz głos mogą również zabierać mieszkańcy. Jednak mieszkańcy muszą złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, na którym zwołana została sesja. W tym przypadku dzisiejszym do dnia wczorajszego nie wpłynęły zgłoszenia ze strony mieszkańców. Zapraszam państwa radnych do dyskusji. Pragnę przypomnieć, że w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Proszę bardzo o zgłoszenia. Proszę bardzo, tu mi się wyświetliło pan Janusz Sobiechowski jako pierwszy. Proszę. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowna rado, szanowni lubawianie. W kilku kwestiach będę na pewno ty się powtarzał, bo już pan burmistrz to przedstawił. Niemniej jednak kilka zdań na temat budżetu miasta. Zrobię to troszeczkę porównywalnie, jak co roku, każdego roczku w miesiącu grudniu zostaje podjęta uchwała odnośnie budżetu na rok poprzedzający nas. Tak też było w roku 2021, bodajże w miesiącu grudniu, tuż przed Wigilią, została przyjęta uchwała odnośnie dochodu na rok 2022. Może tak porównam tu rok poprzedni i może będę pamiętał któreś jeszcze do tyłu lata, jak wyglądał budżet. Od kilku lat budżet naszego miasta kształtuje się w granicach 60 milionów. I tak na rok 2022 był planowany przychód 66 792 tysiące. Ja już może tych złotówek nie będę tu wymieniał. Rok 2021 była to kwota 61 milionów 300 tysięcy. Wykonany w roku 2022 był na kwotę 65 milionów, w 2021 62 miliony. Dochody majątkowe wynosiły w roku 2022 6 milionów 900 tysięcy, w roku 2021 to kwota 5 milionów 400 tysięcy złotych. Subwencje w roku 2022 to była kwota 7,5 milionów. Natomiast w roku 2021 subwencja była wyższa, wynosiła 9 milionów. Deficyt planowany na koniec roku był w roku 2022, to była kwota 5 745 tysięcy. Niemniej jednak zamknął się on kwotą 1 150 tysięcy. Pragnę tu przedstawić, iż dług publiczny w roku na koniec 2022 roku wynosił 14 milionów 700 tysięcy. Na 2021 była to kwota 16 milionów 580 tysięcy. Natomiast rok jeszcze wcześniej była to kwota powyżej 19 milionów. W związku z tym cieszyć się należy z tego, iż ten dług po prostu maleje. Wiem, że bez tego niejednokrotnie nie ma możliwości podejmowania jakichkolwiek inwestycji odbywających się na terenie naszego miasta. Niemniej jednak zjawiskiem mnie zadowalającym jest to, że dług ten w znacznym stopniu maleje. Procentowo w stosunku do dochodów
Wynosi on tylko 22,13% na koniec roku 2022. Natomiast w roku 2021 była to kwota 27%, natomiast 2020 rok była to kwota około 30%. Przypominam, że dług jest do 60%. Może miasto podejmować po prostu kredyty i pożyczki. Mimo to, iż budżet się zmienia, cieszyć się należy z tego, iż inwestycje na terenie naszego miasta przebiegają i to no, dosyć znaczące. Przypomnę tylko w tym roku dwie takie najistotniejsze po prostu inwestycje, które się odbywają. To jest remont kapitalnej naszej szkoły, jak pan burmistrz stwierdził, po pół wieku, czyli po 50 latach, bardzo kosztowna inwestycja oraz budowa stadionu piłkarskiego przy ulicy Świętej Barbary. Przeglądając cały raport, utkwił mi jakiś punktem. Były odnośnie zaległości czynszowych. Nie są to olbrzymie, niemniej jednak 77 tysięcy złotych zalegają najemcy lokali naszego miasta. Najbardziej mnie irytuje jedna sprawa, iż mimo możliwości korzystania z odpracowania w roku 2022 zaledwie jedna osoba zgłosiła się do takowej możliwości, aby odpracować te po prostu zaległości finansowe. 15 najemców po prostu zalegało z opłatami powyżej 3 miesięcy. Cieszyć się należy z tego, bo nie widać protestów i uwag odnośnie gospodarki naszymi odpadami. Bardzo cieszącą sprawą i zadowolące jest to, że Ekologiczny Związek Gmin Działoszczyzna wywiązuje się w sposób właściwy. Odbiór śmieci jest terminowy i po prostu mieszkańcy naszego miasta na to nie narzekają, a poza tym mamy nasz PSZOK, który po prostu cieszy się też po prostu zainteresowaniem i mieszkańcy naszego miasta mogą odpady wywozić. Niemniej jednak zauważalne jest też na obrzeżach naszego miasta, ile nieczystości i śmieci, które by mogły się znaleźć w innym miejscu, znajdują się na terenie rowów. Szczególnie nagminne to jest przy dojazdach do danych miejscowości. Kiedy dojeżdża już do domu, wraca z pracy, puszkę zamiast do kieszeni schować, którą wypije po drodze, to wyrzuca do rowu. I proszę zwróćcie uwagę, no nie może, no chyba to tak wygląda. Nie może po prostu dowodu zawieźć do domu, tak. Świadka odprowadził przed domem. Tak. Ochrona naszego środowiska przebiega chyba w dosyć znaczący sposób. W roku 2022 około 30 osób skorzystało z dofinansowań na wymianę kotłów grzewczych. To była kwota około 95 tysięcy złotych. No, co jest dosyć pocieszającą rzeczą, że zainteresowanie mieszkańców tymi sprawami po prostu wzrasta. Cieszy nas również sprawa budownictwa. Budownictwo mieszkaniowe na terenie naszego miasta się rozwija i to jednorodzinne i wielorodzinne, ale to jest podyktowane tym, że po prostu w Lubawie jest praca, mieszkańcy mogą pracować i w związku z tym chętnie
w nim zamieszkują. W roku 2022 oddano do użytku 15 budynków. W porównaniu rok 2021 to było 31, ale to po prostu ten spadek to po prostu był z sytuacją z inflacją, wzrostem materiałów budowlanych i tak dalej. Sądzę, że to będzie się dalej rozwijało. Natomiast budownictwo wielorodzinne w roku 2022 147 mieszkań oddano do użytku. To jak już wspominałem, bardzo cieszącym i zadowalającym czynnikiem jest to, iż nasza szkoła się po prostu odbudowuje, remontuje, pięknieje, tak. I po prostu ten rok dla wszystkich pracowników szkoły jest rokiem bardzo trudnym. Sądzę, że rok szkolny 2023-2024 będzie już łatwiejszy z tego względu, że w tej chwili nauka w szkole się odbywa w 4 czy 5 punktach. W związku z tym po prostu jest to dużym utrudnieniem i dla pracowników, i dla dyrekcji szkoły. Za to wam serdecznie dziękujemy i sądzę, że po prostu rok przyszły będzie już rokiem łatwiejszym. Dwa zdania na temat kultury fizycznej. Proszę państwa, całymi obiektami sportowymi Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza. Mamy wybudowane, znaczy się, dwa boiska przy Osirze na ulicy Pawiej. Tam jest boisko pełnowymiarowe, drugie boczne nie jest pełnowymiarowym. No i są 3 korty bodajże tenisowe, 2 boiska do piłki plażowej, siatkowej. No i cieszyć się należy teraz z budowy nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Na terenie naszego miasta działało 14 klubów sportowych, co mi się wydaje, że jak na 10-tysięczne miasto to jest dosyć duża ilość. Wiadomo, jedne lepiej, drugie gorzej. Kluby działają. Cieszy to, że miasto w miarę swoich możliwości dofinansowuje te kluby, aby po prostu ich działalność była możliwa. Niemniej jednak wydaje mi się, że mimo wszystko, co ja powtarzam już niejednokrotnie, że udział w odpłatności finansowaniu tych klubów powinien również być po stronie po prostu rodziców, że większa jest opieka, większe dopatrywanie tego wszystkiego i jakaś odpłatność powinna z tego tytułu również być symboliczna, ale powinna być. Na terenie miasta odbyło się imprez około 60 sportowych, które były współorganizatorem między innymi Ośrodek Sportu i Rekreacji. Od kilku lat na terenie naszego miasta istnieje lubaski budżet obywatelski, który po prostu się w miarę dobrze sprawuje. Ostatnia inwestycja to była ścieżka rowerowa od marketu Polo do Nowej Gdańskiej łącząca. Nie jest to odcinek zbyt duży, bo to jest 100 parę metrów, niemniej jednak jakiś szlak połączeniowy jest. I w tym roku, jak to była tu mowa, będzie w Łazienkach pobudowana tężnia. Na terenie miasta mamy przedszkole miejskie, które po prostu, w którym uczestniczy ponad 300 osób oraz dwie instytucje jak Bajkolandia i Smerfolandia, które w sposób właściwy i całkowity zaspokaja potrzeby naszego miasta. Mamy również żłobek, który się powiększa, których zapotrzebowanie jest dość spore i sądzę, że być może ulegnie ono jeszcze
zwiększeniu, że będzie mogła większa ilość dzieci korzystania z tego żłobka. Ja dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi, panom burmistrzom, dziękuję całej radzie, dziękuję całym wszystkim pracownikom urzędu za to, iż po prostu dbają o to, aby nam wszystkim mieszkańcom żyło się swobodniej, lepiej i tego wszystkim życzę, aby następne lata przynosiły jeszcze więcej chwały, że możemy mieszkać w takim mieście jak Lubawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Kolejna osoba w dyskusji to pani radna Anna Tańska. Proszę bardzo. No tak właściwie dużą część, o czym chciałam powiedzieć, tu już mój przedmówca wyraził swoją opinię, więc nie trzeba przepraszać, rozumiem. Ja powiem tylko może o tym, jak mieszkańcy, większość mieszkańców postrzega Lubawę po tym naszym całym roku, po tych inwestycjach, w większości są zadowoleni. Nie spotkałam się z taką nieprzychylną dla nas opinią, że coś robimy, coś jest niepotrzebne, wszyscy są bardzo wyrozumiali, że ten czas jakby inwestycji, remontów bardzo, że tak powiem, w delikatny sposób przyjmują to i dziękują. No jedyną bolączką, jaką są, to są, które docierały do mnie, jakie sygnały, to na przykład dziura w chodniku, coś tam, ale to te sprawy rozwiązujemy na bieżąco. Wiemy, że to jest ogromna praca całego zespołu, pana burmistrza całej masie ludzi, która pracuje w urzędzie. I wiem, że no lekko nie mają. Byłam parę razy świadkiem, że no niestety nie. Ciężko pracują i za to chcę im bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Rolka. Też tak powiem, że trudno mówić, jeżeli już większość została powiedziana. Podsumowując ten raport o stanie gminy miejskiej za 2022 rok, chciałbym pogratulować i jednocześnie podziękować panu burmistrzowi, panu burmistrzom, temu byłemu i temu obecnemu, dyrektorom i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz wszystkim pracownikom samorządowym, którzy pracują w urzędzie i w tych jednostkach za wysoką jakość wykonywanej pracy. To wszystko składa się na to, że nasze miasto silnie się rozwija gospodarczo i społecznie. Lubawa zajmuje wysokie miejsca w rankingach ogólnopolskich i często jest czołowym liderem w klasyfikacjach wojewódzkich i otrzymuje wyróżnienia w konkursach, których analiza odbywa się bez udziału samorządów, a materiałem źródłowym są niezależne dane z Głównego Urzędu Statystycznego i innych źródeł zewnętrznych, o czym wspomniał już wcześniej pan burmistrz. Zajęliśmy 22 miejsce w Polsce oraz pierwsze miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. 50. miejsce w Polsce oraz 4. w województwie warmińsko-mazurskim i jednocześnie jesteśmy liderem w powiecie iławskim w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota podsumowującego wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przez samorządy w latach 2014-2021. Wydatki ze środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły ponad 3000 zł na jednego mieszkańca. Zajęliśmy pierwsze miejsce w swojej kategorii oraz 4. miejsce w klasyfikacji ogólnej rankingu gmin województwa warmińsko-mazurskiego. 5. miejsce w województwie warmińsko-mazurskim oraz 394. miejsce w Polsce w rankingu gmina Dobrego Życia. 103. miejsce w Polsce w rankingu samorządów Rzeczypospolitej. Zrównoważony rozwój to jest działania dbające o lokalną społeczność i środowisko przy stabilności finansów oraz wysokiej jakości zarządzania.
Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Samorząd dla Dziedzictwa, opieka nad zabytkami i wykorzystanie tych miejsc jako przestrzenie publiczne i turystyczne. I zajęliśmy ostatnie miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, to tak odwrotnie, w rankingu najszybciej wyludniających się miast w Polsce, bo na przestrzeni tych niecałych 20 lat wzrost ludności w Lubawie wzrósł o 13,7%. Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie opiniowała działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy i w tym miejscu chciałbym krótko podsumować działalność tych jednostek w 2022 roku. W raporcie było to aż 9 stron. Ja postaram się troszkę krócej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na miarę posiadanych środków finansowych w należyty sposób wypełniał swoje zadania z zakresu szeroko podjętej pomocy społecznej. Realizował zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zadania z zakresu opracowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych, a także pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W minionym roku wpłynęło, mówimy o 2022, 1168 wniosków o przyznanie pomocy, w tym 189 wniosków obywateli Ukrainy, natomiast świadczeniami w ramach zadań zleconych i własnych oraz pomocy socjalnej objęto 495 rodzin. Jak wynika z raportu, działalność ośrodka nie ograniczała się tylko do pomocy finansowej czy świadczeń w naturze. Ważnym elementem pomocy była praca socjalna z podopiecznymi, jak i współpraca z przedstawicielami przedszkoli, szkół, żłobka, Powiatowym Urzędem Pracy, Policją, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacja zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny. W 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie realizował program Opieka 75+, w ramach którego udzielał wsparcia osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej. Kontynuowano wieloletni program Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, którego celem było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Włączano się w unijny program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Organizowano również świąteczne zbiórki żywności. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie włączał się w realizację różnego rodzaju programów, projektów, inicjatyw, m.in. Korpus Wsparcia Seniorów, Opieka Wytchnieniowa edycja 2022, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, również edycja 2022, Teleopieka, Kompleksowe Usługi Aktywizacyjno-Integracyjne na Rzecz Rodzin, Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, Uratowani przy współpracy z Fundacją Ichthys z Ostródy, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Kampania Biała Wstążka, Organizacja Kolonii Letnich i wiele innych. Na uwagę zasługuje też praca zespołu interdyscyplinarnego oraz opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Miejski Ośrodek Pomocy aktywnie włączał się również w realizację różnego rodzaju programów pomocowych dla obywateli Ukrainy. Zapewniał pomoc finansową, psychologiczną, żywnościową, informacyjną, a także współuczestniczył w zbiórce darów rzeczowych na rzecz obywateli Ukrainy bezpośrednio po wybuchu wojny. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie jako samodzielna jednostka budżetowa w pełni realizował swoje zadania z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi. W minionym roku obejmował swoją opieką 33 osoby z terenu miasta i gminy. W raporcie przedstawiono formy prowadzonej działalności, organizację pracy i współpracę z innymi jednostkami oraz organizacjami pozarządowymi. Omówiono również zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i terapeutyczne. Prowadzona działalność wspierająca, aktywizująca jednostki niewątpliwie przyczyniła się do zwiększenia kompetencji uczestników zajęć w ramach podstawowych umiejętności społecznych i funkcjonowania w życiu codziennym. Podopieczni i ich rodziny otrzymały również pełne wsparcie i pomoc psychologiczną. Na uwagę zasługuje organizacja i udział uczestników w różnego rodzaju warsztatach, zajęciach artystycznych, integracyjnych, sportowych, kulturalnych oraz wycieczkach.
Zakończona w pierwszym półroczu 2022 roku inwestycja realizowana przez gminę miejską obejmująca kompleksowy remont budynku środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie znacząco przyczyniła się do poprawy standardu świadczonych usług, zwiększyła bezpieczeństwo i komfort pracy, a wyremontowane pomieszczenia stały się bardziej funkcjonalne, przyjazne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Warto dodać, że dofinansowanie remontu ze źródeł zewnętrznych to była kwota około 1,7 miliona złotych. Wśród wielu zadań realizowanych w 2022 roku zabezpieczono środki finansowe na ochronę zdrowia, które przeznaczone były na zadania profilaktyczne zwalczania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu, pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe oraz inne alternatywne formy spędzania czasu dla dzieci i młodzieży. Samorząd kontynuował programy z zakresu polityki zdrowotnej, to jest zakup szczepionki HPV przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego i przeprowadzenie szczepień ochronnych dla dziewczynek i chłopców, zakup szczepionki i przeprowadzenie szczepień dla seniorów przeciwko grypie. Ponadto przeznaczono środki w kwocie ponad 300 tysięcy złotych na kontynuację uzupełniającej opieki zdrowotnej dla mieszkańców naszego miasta w soboty i niedzielę. W ubiegłym roku porad lekarskich ogółem było 1782, a porad pielęgniarskich 631. W budżecie 2022 roku przeznaczono środki finansowe na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji. Samorząd dofinansował 35 tysięcy złotych na samochód służbowy i 2,5 tysiąca na wyposażenie biur. Mówimy o Komendzie Policji. Również obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, rozbudowę, modernizację i konserwację monitoringu miejskiego. Z końcem roku, jak to w raporcie można było przeczytać, na koniec roku mieliśmy łącznie 78 kamer. Biorąc pod uwagę ostatnie akty wandalizmu, zapewne przydałoby się ich o wiele więcej. Reasumując, panie burmistrzu, ma pan ode mnie głos za w sprawie udzielenia wotum zaufania. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Rolce i proszę o głos prosi pan Mikołaj Tański. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, no ciężko tutaj coś dodać do tych bardzo szczegółowych wyliczeń i statystyk, które przedstawili moi szanowni koledzy, czy to pan Janusz Sobiechowski, czy moja ukochana mama, czy mój bardzo dobry kolega Grzegorz. Natomiast te wszystkie rzeczy nie byłyby możliwe, gdyby nie konsekwencja w działaniu i taka bardzo twarda ręka pana burmistrza właśnie. Bo do zrealizowania tych wszystkich założeń i tych wszystkich planów, które tutaj wszyscy przedstawiliście, niestety, ale potrzebny jest szef niezwykle surowy, a z tego co wiem i z tego co już zdążyłem przez kilka dobrych lat zauważyć, takim szefem surowym właśnie panie burmistrzu pan jest, z czego ja się bardzo cieszę i jest pan i surowy i wymagający i ja uważam, że to jest bardzo dobra cecha, bo jeżeli stawiamy przed sobą wysokie założenia i chcemy realizować coraz to śmielsze plany i chcemy rozwijać nasze miasto coraz bardziej, to niestety, moi drodzy, zwracam się teraz tutaj do kierowników i wszystkich pracowników urzędu, niestety, ale będzie coraz gorzej. Będzie wam coraz trudniej, bo niestety bardzo mi przykro, ale my od pana burmistrza będziemy wymagać jeszcze więcej, bo od nas wymagają tego mieszkańcy, no a pan burmistrz niestety będzie wymagał od was i tak to niestety się to koło zamyka. Z tego miejsca ja osobiście chciałbym panu burmistrzowi serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę. Mam nadzieję, że będzie ona trwała dalej. I chciałbym jeszcze, kochani, powiedzieć, że ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak nasze miasto wygląda, jak ono funkcjonuje, jak funkcjonuje współpraca między jednostkami samorządu, jak wygląda współpraca między poszczególnymi pracownikami i radnymi, chociażby pomiędzy moją osobą, a poszczególnymi pracownikami urzędu, których proszę często i gęsto o załatwianie różnych spraw. I naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Tak jak mówię, no, te wszystkie dane, które tu przedstawiliście, świadczą tylko i wyłącznie o tym, że nasze miasto funkcjonuje bardzo dobrze i oby
tak było dalej. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że będziemy wspólnie działać na rzecz naszego pięknego miasta dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na razie na wykazie już tutaj nie mam chętnych do dyskusji, więc od siebie pozwolę również parę słów powiedzieć. A ja bym chciał zająć się całkowicie czymś innym, a właśnie polityką senioralną, która jest jednym z ważniejszych obszarów działania wielu gmin z powodu starzenia się społeczeństwa. Dlatego chciałbym poświęcić kilka chwil na programy i działania adresowane do seniorów w naszym mieście. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program Korpus Wsparcia Seniorów w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Na realizację programu ośrodek otrzymał dotację od wojewody, z której wydatkował kwotę 33 734 zł. Program skierowany był do 35 seniorów w wieku 65 lat i więcej, mieszkających w Lubawie, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie mogły zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program obejmował dwa moduły. Moduł pierwszy, którego celem było zapewnienie wsparcia przez świadczenie usług zgodnych z rozznanymi potrzebami, oraz moduł drugi, którego celem była poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do opieki na odległość poprzez zakup tak zwanych opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. Seniorzy w dalszym ciągu mogli korzystać z lubawskiej karty seniora. W roku sprawozdawczym wydano ich zostało 99 kart. Z ogólnopolskiej karty seniora, którą wydaje Urząd Miasta Lubawa w porozumieniu ze Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa, i tych kart w ubiegłym roku wydano 87. Urząd pośredniczy także w przekazywaniu wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w celu wyrobienia warmińsko-mazurskiej karty seniora. I w ubiegłym roku zostało złożonych takich 6 wniosków. Kontynuowany był program profilaktycznych szczepień zdrowotnych przeciw grypie przeznaczony dla mieszkańców miasta Lubawa, którzy ukończyli 60. rok życia. Grypa 60+, ze szczepionek w ubiegłym roku skorzystało 350 osób. Przy Miejskim Ośrodku Kultury działanie przerwa dnia od 10 lat Uniwersytet Trzeciego Wieku, do którego w ubiegłym roku należało 75 osób. Studenci Uniwersytetu mieli do wyboru zajęcia z rękodzieła i manufaktury, psychologii, jogi i zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe. 10 lipca ubiegłego roku odbyły się zawody wędkarskie dla seniorów, w których udział wzięło 60 osób. 28 listopada w zamkowych piwnicach Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej odbył się Dzień Seniora. Po występie artystycznym dla uczestników spotkania przygotowany został poczęstunek. Seniorzy mogli porozmawiać z burmistrzem o sprawach bieżących miasta, swoich oczekiwaniach oraz spostrzeżeniach. Jak widać, nasze miasto realizuje wiele programów i podejmuje różne działania skierowane do najstarszych mieszkańców, za co w ich imieniu w tym momencie chciałbym panu burmistrzowi, wszystkim osobom, które tym się zajmują, serdecznie podziękować. Proszę państwa, zbliżamy się powoli, bo patrzę, nikt więcej do debaty się nie zgłosił, więc za chwilę będziemy podejmowali uchwałę. Proszę bardzo, panie komendancie. Raz. O. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy szanowni goście, skorzystam z okazji, że jestem tu obecny. Przepraszam za spóźnienia, inne czynności. Chciałbym się odnieść do tego, co pan Mikołaj powiedział.
To, co wydarzyło się na terenie miasta, czy też, spokojnie panie Mikołaju, na terenie ciągu pieszo-rowerowego w weekend, no nie powinno się wydarzyć. Wiemy wszyscy, że prawdopodobnie zrobili to uczniowie albo jeszcze szkoły podstawowej, albo już zespołu szkół. No jest to bulwersujące dla mnie, jako człowieka odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na terenie oczywiście miasta Lubawa. Proszę, żebyście uzbroili w cierpliwość i dali mi trochę czasu do działania, no bo pewnych rzeczy nie jestem w stanie zrobić 2-3 dni. Na pewno stawiam sobie to jako jedno z ważniejszych zadań ustalenie, a później już w porozumieniu z wami pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tego zniszczenia mienia. Bo każdy z nas jest rodzicem i zależy nam, mi, wam, aby ta grupa, która to zrobiła, no nie złego światła nie rzucała na pozostałą młodzież, bo to nie wszyscy są źli. Są wartościowi również ludzie, a przez pryzmat czterech czy trzech osób nie możemy oceniać całego naszego młodego społeczeństwa. Dziękuję za zaangażowanie też, że te osoby wiedzą, o których mówię. Jest to na pewno pomocne i pocieszające, gdyż nie zostaje sama. Wy macie dojścia do różnych źródeł, do różnych środowisk, które też tymi informacjami mogą się z wami podzielić. Każda informacja jest cenna. Najważniejsze, żeby dążyć do wspólnego celu. Także jest to jedno z ważniejszych zadań. Postaramy się, aby to nie przeszło bez echa, tak? I bez konsekwencji. Tylko proszę o wyrozumiałość i trochę czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wraca. Proszę państwa, w trakcie dzisiejszej sesji jeden z radnych po prostu musiał opuścić no, dzisiejsze posiedzenie. No, po prostu jest usprawiedliwiony i musimy powtórzyć kworum. Proszę bardzo. Pani Aniu, nie mamy pani jeszcze tutaj. Marek Mazurowski. Dziękuję bardzo. Teraz mamy aktualne kworum. O odczytanie. Już mamy, przeszło. O odczytanie projektu uchwały proszę wiceprzewodniczącą panią Iwonę Pruchniewską. Uchwała Rady Miasta o udzieleniu sprawie burmistrzowi miasta Lubawa wotum zaufania. Na podstawie stosownych artykułów prawnych Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy miejskiej Lubawa na dzień 31 grudnia 2020 roku i przeprowadzeniu debaty postawienia udzielić postanawia udzielić wotum zaufania burmistrzowi miasta Lubawa. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 28aa ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, burmistrz miasta co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miasta raport o stanie gminy miejskiej Lubawa, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego. W roku sprawozdawczym gmina miejska Lubawa realizowała szereg programów rządowych i samorządowych oraz projektów, w tym między innymi program wieloletni posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2020, program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, program opieka 70+, rządowy program kompleksowego wsparcia rodzin za życiem, teleopieka, gminny program wspierający rodzin w gminie miejskiej Lubawa na lata 2021-2023, gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2022, program Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022, program Opieka Wytchnieniowa edycja 2022, program Asystent Osobisty
osoby niepełnosprawnej, edycja 2022, gminny program szczepień profilaktyczny przeciw grypie, grypa 60+, gminny program szczepień profilaktyczny przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego VPH, program współpracy z organizacjami pozarządowymi, program opieki nad zabytkami gminy miejskiej Lubawa na 2021-2024, miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla miasta Lubawy, gminny program ochrony środowiska. Dokumentem wiodącym, na bazie którego opracowane są programy pomocy społecznej, profilaktyki i inne, mają na celu integrację osób i rodzin z grup poszczególnego ryzyka, jest strategia rozwoju problemów społecznych miasta na lata 2022-2026, przyjęta uchwała nr 52-42-367-2022 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 czerwca 2022 roku. W 2022 roku Rada Miasta Lubawa obradowała na 13 sesjach. Podjęto 95 uchwał. Jedną z najważniejszych była uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Lubawa do 2030 roku. W 2022 wpłynęły środki pozyskane na zewnątrz w wysokości 7 012 937 006 zł 6 groszy na wstępnie zadania modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie etap drugi, modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji w Lubawie etapie trzecim, poprawa dostępności, wysokości, jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy, cyfrowa gmina, wsparcie dzieci z rodzinami w rozwoju cyfrowym, granty PGR, cyfrowa gmina, modernizacja szkoły podstawowej imienia Mikołaja Kopernika, budowa dróg osiedlowych Lubawa. Obecnie Lubawa jest miastem silnie rozwiniętym gospodarczo i społecznie. Świadczą o tym wysokie miejsca w rankingu ogólnopolskim i wojewódzkim oraz wyróżnienia w konkursie między innymi. 22 miejsce w Polsce oraz pierwsze miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. 50 miejsce w Polsce oraz 4 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w rankingu pisma samorządu terytorialnego wspólnota podsumującego wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przez samorządy w latach 2014-2021. Pierwsze miejsce w swojej kategorii oraz 4 miejsce w klasyfikacji ogólnej w rankingu gmin województwa warmińsko-mazurskiego wyróżniających się pod względem poziomu społecznego oraz gospodarczego. 5 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim oraz 394 miejsce w Polsce w rankingu gmina dobra do życia. Budżet obywatelski w roku 2020 roku dotyczy realizacji zadania i zgłoszonego wybranego przez mieszkańców w głosowaniu przeprowadzonym w ramach konstrukcji społecznej w roku 2021. Realizacja projektu budowa ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Sandela zakończyła się 2 grudnia ubiegłego roku. W ramach zadań wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości około 150 metrów bieżące w kostki betonowej i betonowego asfaltego oraz oświetlenia typu LED o całkowitym koszcie inwestycji wyniósł około 2220 tysięcy złotych. Raport gminy miejskiej Lubawa na dzień 31 grudnia 2020 roku obejmuje wszystkie istotne informacje dotyczące sytuacji gminy i jest kompletny i opisuje całokształt działania organu wykonawczego w roku poprzednim. Zdaniem Rady Miasta Lubawa działalność burmistrza miasta w roku 2022 należy ocenić pozytywnie. Burmistrz miasta Lubawa przedstawił Radzie Miasta Lubawy przedmiotowy raport w dniu 13 kwietnia 2023 roku. Raport został udostępniony w Biuletynie Informacyjnym Publicznym Urzędu Miasta Lubawa. Po przeprowadzeniu debaty, w tym dokumentami, o których zaproszeni zostali także mieszkańcy, Rada Miasta Lubawa, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić wotum zaufania burmistrzowi miasta Lubawa, mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Dziękuję bardzo koleżance za przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Jeszcze przed głosowaniem chciałbym dodać, że jako przewodniczący jestem bardzo często w urzędzie. Ja nie odczułem tam atmosfery, że któryś z pracowników
specjalnie się skupia, bo burmistrz nadchodzi, czy ma przyjść. Ja tam widzę bardzo młodą kadrę, chętną do pracy i po prostu na przykładzie Asi, która prowadzi nasze sprawy rady, ona wyprzedza moje myślenie. I tacy powinni być pracownicy urzędu. Mam przypomnienie, trzyma mój kalendarz. Przedtem pracowałem z poprzednią, no ale ta dziewczyna to pokonuje wszystkich. Aśka, dzięki. A teraz proszę o głosowanie. Dwanaście osób głosowało, jedna osoba się wstrzymała. 12 za, przepraszam, 13 głosowało, jedna osoba się wstrzymała, dwie osoby nieobecne. Dziękuję bardzo. Kontynuujemy. Kolejny punkt jest rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubawa za ubiegły rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2022 rok. O odczytanie uchwały składu orzekającego RIO w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lubawa sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok. Proszę kolegę Jerzego Brodowskiego. Uchwała numer RIO 8-0120-157/23 składu orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lubawa sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lubawa za 2022 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach: przewodniczący Krystyna Radecka-Romaniuk, członkowie Anna Michalak i Janusz Facon, działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniuje pozytywnie przedłożone przez burmistrza miasta Lubawa sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubawa za 2022 rok. W dniu 30 marca 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło zarządzenie nr 38/2023 burmistrza miasta Lubawa z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubawa za 2022 rok. Informacje o stanie mienia komunalnego, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lubawa za 2022 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2022 rok. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówione dochody miasta Lubawa w podziale na dochody bieżące i majątkowe wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia. W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2022 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego. Przedmiotowe sprawozdanie zawiera informacje o wykonaniu planów finansowych za 2022 rok jednostek, o których mowa w artykule 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubawie. Analizując przedmiotowe sprawozdanie, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, zwany dalej skład orzekający, stwierdza, co następuje. Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 98,78% uchwalonego planu dochodów po zmianach. Z tego dochody bieżące stanowią 99,35% planu po zmianach, a dochody majątkowe 94,14% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 92,55% planu wydatków po zmianach. Z tego wydatki bieżące wykonano w 92,79%, a majątkowe w 91,37% planu wydatków po zmianach.
Budżet roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 1 154 289,86 zł. Skład orzekający stwierdza, że spełniony został warunek, o którym mowa w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający stwierdza, że wymienione wyżej sprawozdanie uwzględnia dane, o których mowa w artykule 269 ustawy o finansach publicznych, to jest dochody i wydatki budżetu miasta Lubawa, w szczególności określone jak w uchwale budżetowej. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Ponadto skład orzekający stwierdza, że wraz ze sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego gminy miejskiej Lubawa na 31 grudzień 2022 roku. Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Podpisano przewodniczący składu orzekającego. Dziękuję. Dziękuję bardzo tu koledze za przedstawienie opinii, czy uchwały, przepraszam, Regionalnej Izby Obrachunkowej. O przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej naszej Rady proszę wiceprzewodniczącego Marka Wielgomasa. Prawdy. Komisja Rewizyjna Rady Miasta w Lubawie na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2023 roku rozpatrzyła sprawozdanie burmistrza miasta w Lubawie z wykonania budżetu miasta za rok 2022. Porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku. Informację o stanie mienia komunalnego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lubawa za rok 2022, sprawozdania jednostek organizacyjnych, zapoznała się z uwagami innych komisji, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień burmistrza i skarbnika miasta w Lubawie oraz zapoznała się z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2023 roku. Komisja stwierdziła, co następuje. Uchwalony przez Radę Miasta w Lubawie budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w kwocie 66 792 976 złotych i 60 groszy. Dochody te na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano na kwotę 65 980 500 złotych i 16 groszy, co stanowiło 98,8% wykonania. Największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem miały dochody bieżące w kwocie 59 426 000 607 zł i 58 groszy, to jest 91,1% oraz dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 6 553 892 zł i 58 groszy, to jest 9,9% dochodów ogółem. W wykonanych dochodach ogółem zrealizowano dochody własne bieżące w kwocie 31 861 027 zł i 86 groszy, to jest 103,3% planu. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 7 525 202 zł, która stanowiła 11,4% dochodów ogółem i 100% planu. Wpływy z dotacji bieżących, majątkowych oraz środków pozostałych wyniosły 26 269 317 zł i 55 groszy i stanowią 39,8% dochodów ogółem. Dochody własne majątkowe w kwocie 324 952 zł i 75 groszy, to jest 100,4% planu i stanowią 0,5% w dochodach ogółem.
Uchwalony przez Radę Miasta plan wydatków budżetowych w kwocie 72 538 778 zł i 72 grosze na rok 2022 został zrealizowany na poziomie 92,6% planu, to jest na kwotę 67 134 tysiące 790 zł i 2 grosze. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta oraz jednostek organizacyjnych zrealizowano na kwotę 55 795 287 zł i 65 groszy, co stanowi 92,8% planu. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 11 339 502 zł 37 groszy, co stanowi 91,4% planu. Budżet na rok 2022 zamknął się deficytem w wysokości 1 154 289 zł i 86 groszy. Stanowi on 1,7% w stosunku do wydatków zrealizowanych. Kwota długu publicznego miasta na koniec roku 2022 z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosła 14 780 000 780 tysięcy złotych. Wielkość długu publicznego liczona w stosunku do planowanych dochodów stanowi 22,13%, zaś do wykonanych 22,4%. Miasto na dzień 31 grudnia 2022 nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Burmistrz miasta, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, rzetelności i oszczędności. O dokonanych zmianach burmistrz informował Radę Miasta na najbliższych sesjach. Sprawozdanie zawiera także opis wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie oraz biblioteką, wraz z biblioteką oraz Miejskiego Ośrodka Zdrowia za rok 2022. Dołączono także informację o stanie mienia komunalnego miasta Lubawa na dzień 31 grudzień 2022. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna głosami 5 członków komisji pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za rok 2022. Podpisano przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Kasprowicz oraz członkowie Janusz Sobiechowski, Dariusz Kawka, Tomasz Gul, Marek Wielgomas. To była opinia Komisji Rewizyjnej. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado i Szanowni Goście, dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kontynuujemy. W tym punkcie musimy podjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lubawa za rok 2022 i odczytanie projektu uchwały. Proszę koleżankę Iwonę Pruchniewską. Nie, bo zapomniałem powiedzieć. Uchwała Rady Miasta Lubawa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu miasta Lubawa na 2022 rok. Na podstawie stosownych artykułów prawnych Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu miasta Lubawa za 2022 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 270 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz z sprawozdaniem wykonaniu budżetu w terminie do 30 czerwca roku następnego roku budżetowego. W orzecznictwie wskazuje się, że rozpatrywanie sprawozdań powinno towarzyszyć dyskusja, w której przedmiotem są kwestie związane z wykonaniem budżetu. Wymogi te zostały spełnione na posiedzeniu Rady Miasta Lubawa w dniu 28 kwietnia 2023 roku. Omówiono sprawozdania finansowe i umożliwiono radnym zabranie głosu w dyskusji nad tymi sprawozdaniami. Zatwierdzenie zaś sprawozdań oznacza co najmniej potwierdzenie rzetelności i zgodności z prawem. W związku z powyższym pozostawienie przedmiotowego projektu uchwały Rada Miasta jest zasadne. Dziękuję bardzo. Czy macie może Państwo jakieś pytania w stosunku do przeczytanego projektu uchwały przez koleżankę przed chwilą? Nie ma. Proszę o głosowanie.
Dziękuję bardzo. Jednomyślnie 13 głosami przyjęliśmy projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok. O przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Lubawa proszę kolegę Marka Wielgomasa. Nie? A, to proszę bardzo, przewodniczący. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubawa z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta za rok 2022. Komisja w składzie Marian Kasprowicz, Marek Wielgomas, Janusz Sobiechowski, Tomasz Gult, Dariusz Kawka, działając na podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2003 roku, z późniejszymi zmianami, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Lubawa za rok 2022 oraz wnosi do Rady Miasta o udzielenie panu burmistrzowi miasta Lubawa absolutorium za rok 2022. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania burmistrza miasta z wykonania budżetu miasta za rok 2022 i zapoznaniu się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie wykonania budżetu, a także z innymi sprawozdaniu po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień burmistrza i skarbnika miasta, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego komisja wnioskuje o udzielenie panu burmistrzowi miasta w Lubawie absolutorium za rok 2022. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie 5 głosami za. Niezwłocznie przekazanie niniejszej uchwały do Rady Miasta powierza się przewodniczącemu komisji. Podpisy członków komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O odczytanie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubawa w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Lubawa za ubiegły rok. Proszę kolegę Jerzego Brodowskiego. Uchwała nr RIO 8/0120/183/23 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubawa w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Lubawa za rok 2022. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczących Krystyna Radecka-Romaniuk i członkowie Krzysztof Ścibrocki i Daniel Karaźniewicz, działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubawa w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Lubawa za rok 2022. Uzasadnienie. W dniu 18 kwietnia 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubawa z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Lubawa za rok 2022. Skład orzekający, wykonując analizę przedmiotowego wniosku, ustalił, co następuje. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Lubawa rozpatrzyła m.in. sprawozdanie finansowe miasta Lubawa, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o tym sprawozdaniu i informacje o stanie mienia komunalnego. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Lubawa, działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta za 2022 rok i wystąpiła do Rady Miasta Lubawa z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubawa został sformułowany w oparciu o ocenę wykonania budżetu przez burmistrza miasta Lubawa. Wobec powyższego skład orzekający postanowił jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Podpisano przewodniczący składu orzekającego. Dziękuję koledze za odczytanie uchwały RIO. Przedstawię teraz Państwu projekt uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta Lubawa z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 i artykułu 28a ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 271 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Lubawa po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, informacją o stanie mienia komunalnego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się burmistrzowi miasta Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Lubawa za rok 2022. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I teraz proszę wszystkich radnych o głosowanie. Szanowni radni, panie burmistrzu, 13 głosów za udzielam panu absolutorium. I w tym momencie chciałbym panu pogratulować umiejętnego kierowania całym zespołem ludzkim naszego Urzędu Miasta Lubawa. I chyba gratulacje od wszystkich, dlatego z tego tytułu 10-15 minut przerwy. Gratulować można wszystkim dookoła. Chciałbym się jeszcze zwrócić do kierowników poszczególnych jednostek. Byliście konieczni, kiedy debatowaliśmy nad raportem o stanie miasta. Jeśli macie teraz obowiązki pilne w swoich miejscach,
Kolejny punkt to jest podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza to jest zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, rachunku wyników wraz z rocznym raportem ekonomiczno-finansowym za ubiegły rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie. Odczytanie projektu uchwały proszę koleżankę Iwonę Pruchniewską. Uchwała Rady Miasta Lubawa w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, rachunku według rocznym raportem ekonomiczno-finansowym za 2022 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie. Na podstawie stosownych artykułów prawnych Rada Miasta Lubawa uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe oraz rachunek wyniku zysku w wysokości 137 506 zł i 65 groszy za 2022 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie. Paragraf drugi. Decyzję o podziale zysków podejmuje kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie. Paragraf trzeci. Pozytywnie ocenia i zatwierdza się roczny raport ekonomiczno-finansowy za 2020 rok. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I teraz proszę Państwa, nie wiem czy kworum, bo po przerwie nie ma. Proszę bardzo, kworum jeszcze raz wprowadzamy. Grzegorz. Kworum. 11 osób. Dziękuję bardzo. Mamy 11, brak 4 głosów. Przechodzimy do głosowania. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. 11 głosów za. Kolejny projekt uchwały to jest zmieniająca uchwałę nr 22 łamane przez 177 łamane przez 2016 Rady Miasta Lubawa w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej oraz nadania statutu. Proszę kolegę Jerzego Brodowskiego o przedstawienie projektu. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Rada Miasta Lubawa uchwala co następuje. Paragraf 1. W statucie żłobka miejskiego w Lubawie stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 22 łamane na 177 łamane na 2016 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 września 2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej oraz nadania jej statutu z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku. Paragraf 7. Punkt 1. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez żłobek dla dzieci i ich rodzin w terminach wyznaczonych przez dyrektora żłobka. Punkt 2. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci przyjętych do żłobka mogą uczestniczyć w zajęciach adaptacyjnych w terminach wyznaczonych przez dyrektora żłobka. Punkt 3. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez żłobek w celu omówienia spraw wynikających z procesu wychowania dziecka. Punkt 2. W paragrafie 6 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Dzieci przyjmowane są do żłobka na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych po wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka do żłobka i przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, którego zasady zostały określone w regulaminie rekrutacji dzieci do żłobka wiejskiego w Lubawie Akademia Maluszka. Punkt 3. W paragrafie 7 ustęp 5 wyrazy począwszy od drugiego dnia nieobecności zastępuje się wyrazami pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka nie później niż w pierwszym dniu nieobecności. Punkt 4. Paragraf 10 ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy technicznej trwającej nie dłużej niż jeden tydzień. Termin przerwy ustala dyrektor w uzgodnieniu z burmistrzem miasta Lubawa. Punkt 5. Dotychczasowy paragraf od 7, paragrafy od 7 do 20 określa się odpowiednio jako paragrafy od 8 do 21, zachowując dotychczasowe brzmienie.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję koledze za przedstawienie projektu uchwały i proszę państwa radnych o głosowanie. Dziękuję bardzo. 11 głosów za. Proszę państwa, kolejny projekt uchwały to jest określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy miejskiej Lubawa. Proszę państwa, każdy z nas tą uchwałą się już zapoznał. Ona jest bardzo obszerna i ze względu na jej obszerność nie będzie odczytywana. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. 11 głosów za. Kolejny projekt uchwały to jest zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu. O odczytanie proszę koleżankę Iwonę Pruchniewską. Uchwała Rady Miasta Lubawa zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu. Na podstawie stosownych artykułów prawnych Rada Miasta Lubawa uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 50/422/2023 Rady Miasta Lubawa z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie pierwszym dodaje się punkt 3 i 4 w brzmieniu. Podpunkt trzeci dla motocykla 69 groszy, dla motoroweru 42 grosze. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję koleżance za przedstawienie. Czy macie państwo pytania? Jeśli nie ma, proszę o głosowanie. Panie Marku. Marek. Marek. Dziękuję bardzo. 11 głosów za. Kolejny projekt uchwały to jest w sprawie wymagań, jakie powinny spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. I tu jest moja propozycja, ponieważ wymogów jest bardzo dużo i każdy zna projekt uchwały, więc nie będziemy jej odczytywać, ale proszę państwa, wróciło dwóch radnych, musimy znowu kworum zrobić. Dziękuję bardzo. Mamy większe kworum. Mamy 13 obecnych. I proszę o przegłosowanie odczytanej tu przeze mnie tytułu projektu uchwały. Dziękuję bardzo. 12 głosów za, jedna osoba się wstrzymała. I kolejny projekt uchwały to jest zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2023-2039. Proszę kolegę Jerzego Brodowskiego o przedstawienie projektu uchwały.
Na podstawie aktualnych obowiązujących przepisów Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf 1 w uchwale nr 49/411/2022 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lubawa na lata 2023-2039 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lubawa na lata 2023-2039 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć Miasta Lubawa do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletnim prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Informacja o realizacji kształtowania się długu, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-2039 zawarta została w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję koledze za przedstawiony projekt uchwały dotyczący wieloletniej prognozy finansowej, a państwa radnych proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. 13 głosów za. I kolejny punkt to jest zmiany w budżecie miasta na rok bieżący. Proszę kolegę Jerzego Brodowskiego o przedstawienie. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy w uchwale nr 49/411/2022 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie 1 uchwały kwotę dochodu budżetu w wysokości 64 441 598 zł 69 groszy zastępuje się kwotą 64 535 921 zł 41 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego dochody bieżące w wysokości 47 159 071 zł 79 groszy i dochody majątkowe w wysokości 17 376 849 zł 62 groszy. Punkt drugi. W załącznik nr 1 wprowadza się następujące zmiany. Planowane dochody zwiększa się o kwotę 94 322 zł 72 groszy. Punkt trzeci. W paragrafie drugim uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 73 118 314 zł 79 groszy zastępuje się kwotą 73 212 637 zł 51 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego wydatki bieżące w wysokości 46 636 169 zł 30 groszy i wydatki majątkowe w wysokości 26 576 468 zł 21 groszy. Punkt czwarty. W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany. Planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 94 322 zł 72 groszy. Punkt piąty. Nie wprowadza się zmian w wydatkach majątkowych miasta na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 3a. Punkt pierwszy. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 25 845 468 zł 21 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3, a pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 731 000 zgodnie z załącznikiem nr 3a. Punkt szósty. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 13 115 787 zł 17 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4. Punkt siódmy. Wprowadzają się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zlecanych zadań z jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5. Punkt ósmy. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.
Punkt 9. Wprowadza się zmiany w planie kont dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 2. Planowane przychody budżetu w wysokości 10 826 716 zł i 10 groszy nie ulegają zmiany. Planowane rozchody budżetu w wysokości 2 150 000 nie ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych. Przychody 3 616 442 zł, koszty 3 462 556 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawa. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Dziękuję koledze za przedstawienie projektu w sprawie zmian w budżecie miasta na obecny rok i Państwa radnych proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. 13 osób za. Kolejny projekt uchwały to jest zmiany uchwały o ustaleniu wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na bieżący rok. O przedstawienie proszę koleżankę Iwonę Pruchniewską. Uchwała Rady Miasta Lubawa w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok. Na podstawie stosownych artykułów prawnych Rada Miasta Lubawa uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 49/414/2022 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zmienia się paragraf pierwszy, ustęp trzeci, punkt pierwszy, który otrzymuje brzmienie. Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem Nordic Walking i biegami towarzyszącymi 60 zł i 35 groszy na jednego uczestnika. Punkt drugi, paragraf pierwszy, ustęp trzeci, dodaje się punkt trzeci, który otrzymuje brzmienie. Organizacja gry miejskiej z Wieci Lubawym z Kopernikiem oraz wyzwania sportowego do rewolucjonalny bus Kopernika z okazji obchodu jubileuszu 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika 42 zł na jednego uczestnika. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo i proszę przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. 12 głosów za, jedna osoba się wstrzymała. I teraz przystępujemy do kolejnego punktu. To są zapytania w sprawach aktualnych problemów miasta. Zanim będą zgłaszane problemy, pytania, chciałbym z Państwem podzielić się informacją. Panie i Panowie Radni, chciałbym przedstawić informację o stanie sprawy Zawisłej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie w sprawie ze skargi radnego Dariusza Kawki na uchwałę Rady Miasta nr 47/401/2022 z dnia 18 listopada 2020 roku dotyczącą wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. Na wniosek radnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie postanowieniem z dnia 2 lutego 2023 roku sygnatura akt rzymska dwójka SA /OL/911/911/22 postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej uchwały. Na powyższe postanowienie Gmina Miejska Lubawa wniosła zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 9 lutego 2023 roku, wnosząc o uchylenie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Postanowieniem z dnia 17 marca bieżącego roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowienie uchylił, uznając argumenty gminy miejskiej o braku przesłanek prawnych do wstrzymania wykonania uchwały.
Na dzień 30 maja bieżącego roku sąd wyznaczył termin rozprawy oraz dopuścił IKE Industrii Poland, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania na podstawie artykułu 33 paragraf 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Tyle informacji z mojej strony, a teraz proszę o zadawanie pytań. Nie ma. Były już na komisji. Były na komisji, więc nie będzie odpowiedzi. 53. Zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa dobiegła końca. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad 53. Zwyczajną sesję Rady Miasta Lubawa uważam za